że myślę, że wygraliśmy następne spotkanie w Grudziądzu. Myślę, że tak będzie do końca. Były te punkty nam potrzebne w stosunku do tego, żeby się utrzymać, a wiadomo, że tabela jest różna, może się ułożyć tak, że będziemy mogli coś więcej wywalczyć niż tylko utrzymanie, ale na razie jedziemy o to utrzymanie. No co mogę powiedzieć? No jeżeli chodzi o zawodnika, to na początku wiadomo brakowało punktów Okoniewskiego, bo jakby Okoniewski pechał na swoim poziomie te dwa punkty, to w ogóle już by było, że mogli bardziej walczyć o tego bonusa, no ale mi się wydaje, że ten wynik jest taki, że też możemy jeszcze pechać do Torunia i tego bonusa walnąć. No co mogę więcej powiedzieć? No cieszę się, że wygrywamy. Mogę powiedzieć, z meczu na mecz lepiej mi się prowadzi tą drużynę. Już jestem taki nerwowy, bo drużyna pokazuje, że no daje ten wynik, że ten może być spokojny. Wiadomo, początek był nerwowy dzisiaj, ale później tak Robert tu powiedział, że tam w 7 czy w 8, 9 biegu odskoczyliśmy, wygraliśmy 3 biegi po 5-1, później jeden bieg 4-2. No i nic. Można powiedzieć, że cieszymy się z pozycji juniorów, bo wygraliśmy ten bieg 5-1, ale to nie jest byle kim, bo Przedpolski to nie jest taki chłopiec do bicia. Chociaż dzisiaj mu wybitnie nie pasowało. No nic, no dziękuję. Mam jakieś pytanie? Co z Krzysiem Puszkowskim? Nie, Krzysiu jest okej, po prostu mu pękł ten łańcuch i się przewali. To nie była Krzysia wina, po prostu. No co, no łańcuch pękł, no tak bywa w rzeczy, nie? Mogliśmy jeszcze bardziej wygrać, bo zapomniałem o Krzysia defekcie. Żeby Krzysia defekt nie było, to jechaliśmy na 4-2, zrobiło się 4-2 dla nich, z tego co pamiętam. No ale to tak jest. Krzysiu jest okej, jest poobijany, na pewno trochę jutro będzie go to bardziej bolało, bo wiadomo jak to jest po upadku, no ale najważniejsze, że nie ma nic takiego, żadnych złamań czy tam. Myślę, że parę dni będzie normalnie funkcjonował. 3-4 punkty dzisiaj, gdzieś tam każdy po 7, 9-10 punktów. Przy słabym początku Rafał Koniewskiego był niebezbłędny, więc szybko robicie te korekty i naprawdę tutaj się ciężko jest dopasować, jest to specyficzny tor. Dużo zawodników u Was nie jeździ, nie ma możliwości tutaj startowania. I to jest Wasza przewaga i naprawdę tu będzie, nie wątpię, żeby ktoś w tym roku miał szansę przegrać.